Przed rokiem były tu jeszcze pola, stąd nazwał się dla Piastki. Dziś jest to największy żoliborski plac budowy. Powstaje osiedle dla ponad 20 tysięcy mieszkańców. Bardzo sprawnie przebiega montaż budynku. Stosuje się tu tak zwany montaż z kół. Prefabrykowane elementy, dźwigi przenoszą wprost z samochodów na budowany obiekt. Przy tym systemie prac jedną kondygnację buduje się w ciągu tygodnia. Wprost z fabryki na plac budowy dostarczone są też gotowe łazienki. Mają podłogę z terakoty, a ścianki z płytek glazurowych. Nie jedyna to zresztą zaleta mieszkań na Piastkach. Są dobrze rozplanowane, wszystkie kuchnie mają okna. Póki nie nadejdą większe mrozy, budowniczowie starają się jak najwięcej zmontować. Gdy pogoda się pogorszy, prace prowadzone będą we wnętrzach montowanych obecnie domów. Piastki budują pracownicy Kombinatu Budownictwa Uprzemysłowionego Północ. Realizując zobowiązania zjazdowe, oddadzą do użytku dodatkowe mieszkania. Jeden blok mieszkalny na Piastkach, drugi na Sadach Żoliborskich. W sumie na Piastkach przekażą mieszkańcom 4 bloki o prawie 2,5 tysiąca hit. Stare osiedle Piastki gotowe będzie za 2 lata. Najpierw mieszkanie, a potem problem, jak urządzić domek ciasny, ale własny. Łatwe to zadanie. Choćby kuchnia. Nawet podstawowe wyposażenie trudno zmieścić. Tymczasem w sprzedaży coraz więcej sprzętów bardzo przydatnych w gospodarstwie domowym, tylko gdzie je upchnąć. A łazienki? W dużych lokalach są obszerniejsze, jest i miejsce na pralkę, ale już z umieszczeniem kosza na brudną bieliznę mogą być kłopoty. Natomiast w małych lokalach nie ma miejsca nawet na pralkę. Nim więc będą budowane mieszkania bardziej funkcjonalne, na razie większych problemów z urządzeniem wnętrza nie mają lokatorzy dużych emek. A jak to zrobić, zobaczyć można na wystawie w nowym domu przy ulicy Prostej 2. Organizatorem pokazu jest Nauczycielska Spółdzielnia Mieszkaniowa Oświata oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami. Mieszkania wyposażono w meble, które aktualnie są w sprzedaży. Mimo, że jest ich obecnie o 10% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to jednak nie zawsze znajdujemy to, co sobie wymarzyliśmy. Regały, chociaż pojemne, zbytnio przypominają meble biurowe czy biblioteczne. Oczekujemy od projektantów i producentów nowych, ładnych mebli.